Siemanko ludziska, ja jestem Enzi, a to jest kolejny już odcinek z Doliny Minecrafta. Dzisiaj, ludziska, dzisiaj mam wam sporo do pokazania, co robiłem pomiędzy odcinkami i w sumie mam też wam trochę rzeczy do powiedzenia, parę informacji, a dokładniej o moim fanpage'u, o nowych seriach i tym podobne, takie tam rzeczy. Okej, najpierw zajmiemy się Minecraftem, potem przejdziemy bardziej do informacji. Jak wiecie, w poprzednim odcinku zbieraliśmy zwierzęta, tak? Łapaliśmy je i wprowadzaliśmy do pewnego tam miejsca, którego już nie ma. Wziąłem się do roboty i stworzyłem coś fajnego, epickiego, przynajmniej dla mnie. Takie przynajmniej jest moje zdanie, mi się to cholernie podoba. Mam nadzieję, że wam także będzie się to podobało. Tak więc, pokażę wam, co tutaj zrobiłem. Stworzyłem ścieżkę z gravelu, pewnie was to nie interesuje, ale wszystko opowiem dokładnie. Całą tej trawę, wszędzie gdzie jest trawa, gdzie jest pole, wszystko pokryłem mączką kostną po to, żeby wytworzyła się trawa i kwiaty, żeby fajnie tutaj wszystko wyglądało. I to samo zrobiłem tutaj, jak i za domem, gdzie zawsze spadamy po obudzeniu się. Dobra, idziemy dalej. Trochę tak trzymam w niecierpliwości, w napięciu. Wchodzimy do naszej hodowli. Ale najpierw podejdziemy do konia. Po konika mniej więcej tak to wygląda. Zaorałem się trochę przy robieniu hodowli. Mogłem zrobić jeszcze jedno dodatkowe miejsce dla konia, ale po prostu jakoś tego nie wykminiłem. Źle to zrobiłem i nawet nie dało się tego już zmienić, żeby koń tam wszedł. Coś usłyszałem, aż mnie zorało. Dobra. Tyle tematem naszego konia. I przechodzimy do naszej farmy. Jak widzicie, wszędzie jest tutaj trawa. Zrobiłem sobie diaksową łopatę z enchantem Silk Touch. Weszło dopiero za którymś razem. Zmarnowałem parę diaksów. Przynajmniej mamy więcej łopat z enchantem, tak? No i myślałem, że ta łopata będzie starczyła nam na dłużej, a okazało się, że starczyła nam na prawdopodobnie tylko jeden projekt. Chociaż w sumie mam tutaj przy sobie jeden stack grasu i w domu chyba dwa bądź trzy, więc nie jest źle. Być może starczy na jeszcze jeden, ale swoją drogą ta łopata nie wystarczyła mi na dużą. Jak tutaj wszystko wygląda? Mamy oddzielone tutaj komory na świnie, na krowy, na kurczaki, których jest mało, bo ciężko mi jest je rozmnażać, muszę czekać na jajka, i owce. Chyba że kurczaki jakoś da się inaczej rozmnażać, ale nie mam przy sobie nasion, bo one za nasionami chodzą, więc nic tutaj nie zrobimy. Przygotowałem skrzynię, żeby można było tutaj wkładać rzeczy, takie jak mamy tutaj do rozmnażania naszych łowiec. Chodźcie, no będzie więcej łowieczek i chyba krowy jeszcze na siano leciały. No chodź ty, już się pcha pierwsza. O, i mam tutaj jeszcze, a są nasiona, no to zaraz zobaczymy, czy da się rozmnażać kurczaki. Jeszcze świnki rozmnożymy. Ale tutaj głośno, no. Jeszcze tylko nasiona i zobaczymy, jak to działa. O, mamy jedno jajko, zaraz zobaczymy, czy nam wyjdzie. O, a jednak dano się nasionami tak zrobić. Tylko coś nie ciągną do siebie. A tak będą też jeść nasiona? Chyba nie, co? Dobra, nie będę już kminił. Mamy wszystko. Jajko jedno mamy, zobaczymy, czy się wykluje. A nie tym razem, nie tym razem. Jak widzicie, cała hodowla znajduje się pod ziemią, a dokładniej nad tym, znaczy pod. Pod przejściem, tam gdzie mamy nasze świerkowe drzewa. Wykminiłem to w ten sposób, że stworzyłem jakby w środku... Czekajcie, coś muszę zjeść. Chorom. Dobra. Wytworzyłem, powiedzmy, coś na zasadzie tunelu, dzięki któremu możemy przejść na drugą stronę tej góry. Glowstone umieściłem w ziemi po to, żeby tej, jak gdy będzie ciemno, po prostu było ładnie, tak? Mam nadzieję, że zdążymy... Czekajcie, słońce jest na samej górze. Być może wyrobimy się tak, żeby noc jeszcze zapadła na odcinku i pokażę wam, jak tutaj wszystko się prezentuje w nocy, bo efekt jest po prostu epicki. No cicho coś, co to jest, no! Yes!
Dobra, zrobiłem tutaj też taki most, dzięki któremu będziemy mogli się przedostać tutaj do naszej farmy trzciny, jak i w sumie będziemy mogli tutaj też dojść z domku bądź z tamtej strony. W każdym razie bądź, być może nam się to przyda. Jaki most po prostu tutaj. Droga ta prowadzi prosto do naszej wyspy, a raczej drugiego kontynentu, tam gdzie są drzewa świerkowe. I tam też będę musiał zrobić taki most, tylko on będzie trochę bardziej, powiedzmy, kreatywny. Trochę większy i będzie na pewno lepiej się prezentował niż ten most tutaj, który stworzyłem. Trzeba odchrząknąć. Co do informacji, ludziska, jakiś czas temu założyłem konto na fanpage'u, konto na Facebooku, czyli fanpage. Możecie tam dowiedzieć się sporo rzeczy, jakie są tam głosowania tego typu, na przykład o czym byście chcieli piosenkę, tak jak stworzyłem jakiś czas temu piosenkę, a raczej kawałek, to nie są piosenki, kawałek o Remku, a dokładniej o jego serii. To też było dzięki właśnie wam, dzięki ludziom, którzy na fanpage'u jakby tam są, którzy aktywnie spędzają czas na fanpage'u, o, w ten sposób może, nie wiem jak to nazwać. I właśnie takie głosowania też będą pojawiały się dość często, gdy nie będę wiedział po prostu co zrobić, czy jaki byście chcieli odcinek, czy wolicie odcinek z wyżyny, czy po prostu z doliny. Też w ten sposób możemy się jakoś tutaj zgadać, co byście chcieli danego dnia. Tak samo dowiecie się, jaki film będzie danego dnia, jeszcze zanim go wrzucę, przed premierą, takie coś. No i jeszcze sporo, sporo rzeczy, tak więc serdecznie zapraszam was na mojego fanpage'a. Liczę na sporo lajków, no sporo rzeczy tam się można po prostu dowiedzieć, tak? Tak więc fanpage mamy z głowy, o fanpage'u już powiedziałem. Teraz może powiedzieć o Twitchu. Na Twitchu być może za jakiś czas pojawią się live'y. Coś takiego, spróbuję coś takiego wykminić. Zależy czy sporo osób będzie chciało tak coś takiego oglądać. Tak więc to czy będą live'y zależy też od was, od waszych zdań, które wygłosicie w komentarzach, tak? Dobra, no jeszcze jedno jajko, dobra, pójdziemy jeszcze spróbować tego kurczaka tam spłodzić. Dobra, co do live'ów tu też już powiedziałem. I na moim kanale postanowiłem, że zrobię coś takiego typu Q&A, vlog, coś takiego, po prostu gdzie będę odpowiadał na pytanie, gdzie będę rozwijał jakieś takie większe tematy, coś o czym byście chcieli słuchać, a nie jakieś tam pieprzenie o polityce, o jakichś innych tam głównych, co w ogóle nas nie interesują w ogóle, bo co to nas dotyczy, nie? I tak nie mamy na to wpływu, więc co będziemy się tym przejmować, czy o tym słuchać? Po prostu takie tematy, które dotyczą nas na co dzień. Czy to szkoła, czy jakieś inne rzeczy, choć szkołę nie za bardzo wolałbym wspominać, tym bardziej, że niedługo zbliża się rok szkolny i to też mnie za bardzo nie cieszy. Co tam jeszcze chciałem? No i coś takiego jak seria typu Q&A bądź vlogi. Piszcie też w komentarzach, czy chcielibyście coś takiego. Ten odcinek jest bardziej taki właśnie informacyjny, ale też w sumie trochę wam tutaj pokazałem. Tak więc, liczę na komentarze, liczę na łapki pod filmem, tak samo na Facebooku, na fanpage'u i po prostu wygłoście mi swoje zdanie na ten temat, czy chcecie vlogi, czy Q&A, bo pytań też wiele się pojawia odnośnie tego, gdzie mieszkam, jak ja mam mikrofon, na czym nagrywam, czy jestem bratem Remka. Po prostu spekulacje są ogromne, nawet kiedyś się pojawiło to, czy jestem siostrą Remka. Lol. Nie, po prostu czasami mnie ludzie rozbrajacie tym, co wy tam kminicie w komentarzach. Czytam wszystkie komentarze, więc to, co wy piszecie, na pewno gdzieś tam zahaczy się o mnie i na pewno to zauważę. Tak więc zgubiłem wątek, nie wiem co dalej. Jesteśmy w tej hodowli, oni mi tutaj drą się, tedre mordę i jest stąd idę. No, właśnie jeszcze do naszego konia nie zdobyłem siodła. Dlatego myślę, że w następnym odcinku wybierzemy się do kopalni, jakiejś opuszczonej najlepiej, po to, żeby w skrzynce znaleźć siodło, które będzie nam potrzebne, żeby w końcu jeździć na naszym dzielnym, odważnym, silnym wierzchowcu bądź rumaku. Oh yeah. A przy okazji być może w następnym odcinku, bądź w kolejnym, zobaczymy. Będzie to na pewno coś takiego na fanpage'u, co byście chcieli w kolejnym odcinku.
Bo Jezu, zaorałem się. Czekajcie. Co ja chciałem? No właśnie. Zamierzałem też za jakiś czas, być może kolejny odcinek, bądź tam następne, w końcu zebrać się do tego, żeby odwiedzić End. End jest nam potrzebny do tego, żeby zabić smoka, żeby zdobyć 100 leveli. Byśmy sobie zenchantowali całe eku, ale to nie jest najważniejsze. O Jezu, idzie creeper, o nie, w nie wybuchę, tu kwiatki sadziłem ledwo. Czekajcie, ubijemy gnoja. Czekajcie. Zdobycie endu, czyli zabicie smoka, przydałoby nam się do tego, żeby mógł zrobić ekspiarkę w endzie. Jest to chyba najbardziej taka produktywna, najlepiej sprawująca się ekspiarka w Minecrafcie, mi się przynajmniej tak wydaje. Być może są teraz jakieś lepsze, po prostu nie jestem na czasie, ale coś takiego na pewno by mi się przydało i z chęcią bym coś takiego zrobił, więc powoli musimy zabierać się za end, a dokładniej wieczorami wychodzić do nadwór, żeby zabijać endermany i zdobywać perły. Tak jak mówiłem, jest wieczór i cała ta farma, cała hodowla, jaka farma, cała ta farma po prostu prezentuje się epicko, mi się to zajebiście podoba. Jestem zadowolony z tego, co tutaj zrobiłem. Mogłem to nagrać, tak, ale pomyślałem, że ostatnimi czasy bardzo dużo buduję, bardzo dużo się dzieje na odcinkach, gdzie po prostu... O Jezu, a co to jest za... Mafia! No, was w dupę... W dupach wam się poprzewracało, ty! Nie, Boże, on ode mnie! No, nie na mojej dzielnicy! No, jeszcze strzela. Ile ich tu jest, no jak się na mnie rzucili w ogóle, skąd oni się wzięli, tak z dupy wyszli. Chamy jedny prostaki, gdzie moja dzielnica, mój rewir, który? Ile ich tam jest, Boże? Toś mi tutaj nie damy rady. Nie. Ci, może to już nie są te. Boże, ten jak zaraz tutaj wybuchnie, to będzie wszystko słychać, nie, już. Dobra. Polecę szybko do domu, mam nadzieję, że da radę się przespać, że nie będzie problemu z tym, że potwory są niedaleko nas. Jestem ciekawy, ile czasu film się nagrywa. Boże, nagrywam już tyle czasu na YouTubie, a w dalszym ciągu nie mam po prostu jakiegokolwiek wyczucia czasu, ile ja nagrywam. Tak więc, ludzie, myślę, że powoli byśmy kończyli. Odcinek miałby być głównie informacyjny. Taki w sumie zresztą był. Te małe creepery, patrzcie jak one zapieprza, jakby miał motorek w dupie. Patrzcie, patrz, pa, jak leci. Jep! Dobra. Dobra, no co więcej, no. Naszej śwince to jeszcze zamontowałem światełko. Pochodnie, żeby w nocy nie czuła się tutaj, wiecie, jakoś... Nie swoje, niech ma jasno, nie? No, żyj sobie tutaj pełnią życia, jeszcze miałem ci tej świnkę załatwić. Jeszcze trochę ci tutaj coś przeprowadzę. Ale tych chłopiec to jest... dobra. Tak więc zakończmy może odcinek na tle farmy. Na następny odcinek mamy już mniej więcej plany, co będziemy robić. Na fanpage'u znajdzie się na pewno głosowanie bądź coś takiego. Link, gdzie będziecie głosować. I to wy zadecydujecie, co będziecie oglądać w kolejnym odcinku. Tak więc ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Wbijajcie na fanpage'a, lajkujcie filmik, jeżeli wam się spodobał. Dodawajcie do ulubionych tam wszystko, subskrybujcie, co się tylko da, nie? Dobra, trzymajcie się, cześć, elo.